Hola, señores, señoras y señoritas. W zeszłym roku kalendarzowym odbyły się matury próbne przygotowane przez wydawnictwo Operon. Chciałbym dzisiaj zaatakować jedno z tych zadanek, a jednocześnie wrócić do tematu, który dawno już na moim kanale nie gościł, czyli do baz danych. Zapraszam do oglądania. A w zasadzie nie tylko do oglądania, ale do ćwiczenia razem ze mną. No jest to ćwiczonko, które można wykonać niekoniecznie w Accessie, można wykonać go w OpenOffice Calc, albo LibreOffice Calc, albo w MySQL-u, czy w inny sposób dopuszczalny na maturze. Ja się skupię na Accessie i moi drodzy, widzicie tutaj treść tego zadania, w którym nie jest powiedziane, że należy je robić w Accessie. Jest powiedziane gdzieś tam dalej, no tu jeszcze nie widać wszystkiego, że w jakimś tam narzędziu informatycznym. Na maturze mamy trzy rodzaje zadań praktycznych. Program do napisania, no i wtedy jest powiedziane wprost, użyj, napisz program, albo dwa zadania do wykorzystywania dowolnych narzędzi informatycznych. Czyli teoretycznie moglibyśmy sobie tu napisać program. No ale zaręczam, że no, nikt nie zdąży tego zrobić w terminie maturalnym, pewnie pisząc program. Moglibyśmy użyć Excela, czy inny arkusz kalkulacyjny wybrany do matury. Ale tutaj są trzy pliki w zadaniu. A jeżeli są trzy pliki i mamy łączyć relacje między nimi, no to Excel już odpada. Więc pozostaje no narzędzie do baz danych, czyli Access lub inne wybrane. No i przyjrzyjmy się, co tu jest w zadaniu. Mamy trzy pliki, jak już mówiłem. Pracownik, dziecko oraz zatrudnienie. I to są pliki z bazy danych, jakiejś tam firmy, oni sobie ją tu nazwali, chyba jakoś mało kreatywnie, No więc firma ma bazę danych i w bazie danych przechowuje informacje o pracownikach, o ich dzieciach oraz o zatrudnieniu tych pracowników. Nie dzieci, tak? No i teraz powiedziane jest, że te pliki, każdy pierwszy wiersz w każdym z tych plików jest wierszem nagłówkowym, i zawiera nazwy pól. No więc zajrzyjmy sobie do takich przykładowych plików. No na przykład pracownik. Tak? Tu lecą jakieś dane. Zastanowimy się za chwilę jakie. A pierwszy wiersz to jest nagłówek. I oddzielone są średnikami te dane, co tutaj widać. No ja wam troszeczkę zasłaniam, ale to nie ma w tej chwili takiego znaczenia dla treści tego zadanka. Prawda? Mogę się na chwilę schować. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że taka jest struktura. No i podobnie jest z dzieckiem, gdzie znowu jest jakiś nagłówek oddzielone średnikami dane. No i z zatrudnieniem, gdzie jest też nagłówek i oddzielone średnikami dane. No to czytamy dalej. Co tu jest dalej? Otóż dalej jest powiedziane, że uwaga, wszystkie PESEL-e zostały wygenerowane, że nie są, że to jest wymyślone, że gdyby się przypadkowo trafiła taka osoba jak tutaj na liście, to nie o tą osobę chodziło. No taki typowy disclaimer, że jest to, dane są fałszywe. Tym się nie przejmujemy w ogóle. No i teraz tak, w pliku pracownik TXT znajdują się dane osobowe pracowników niezbędne do wykonania zestawień, tych maturalnych, które mamy za chwilę. No i co tam jest? Tam jest PESEL P, czyli PESEL pracownika, nazwisko, imię i stan rodzinny. Gdzie stan rodzinny to może być albo P, że dziecko wychowywane jest razem z partnerem, albo S, że dziecko jest wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca. No i tu jest nawet przykładowy taki, prawda, w postaci tabelki rozpisanej. I dokładnie to samo mamy właśnie tutaj w tym pracownik. Czyli jest PESEL jakiś tam fikcyjny, jakaś fikcyjne nazwisko, fikcyjne imię i ta pani akurat z partnerem wychowuje dziecko. A tu mamy panią, która samotnie wychowuje to dziecko. Tak? Ciekawe, czy to jest tutaj przypadek samotnie wychowującego ojca. Pewnie polecieli stereotypami i są same samotne matki. No niestety w naszym matriarchalnym społeczeństwie dzieci zazwyczaj są przyznawane matkom, a nie ojcom. No ale co poradzić? Takie czasy. No ale wracamy do tematu. I moi drodzy,
mamy teraz w pliku dziecko, dane dzieci pracowników. No i tu podobnie jest PESEL pracownika, PESEL dziecka, imię dziecka i nauka. Mamy dwa PESELE, dlatego że jeden PESEL to jest PESEL tego dziecka, z którym ono, które ono dostało po urodzeniu, a drugi to jest PESEL tej matki lub ojca, do którego to dziecko jest przypisane. Tak? Czyli właśnie pytanie, czy tam w ogóle nie są same kobiety w tym. No to nie ma wpływu na... A nie, jest tutaj jakiś Krzysztof, tak. Okej. Ale to nie ma wpływu w zasadzie, bo w tym zadaniu, przynajmniej tu, co będziemy robić, to nie ma to znaczenia. Ważne, że jest pracownik i teraz w drugiej tabeli są jego dzieci. Zajrzyjmy sobie dziecko. Czyli jest PESEL o pracownika i on się może powtarzać. Tak, popatrzcie, tu na przykład trójka dzieci jest do tego samego rodzica. Tutaj jest jedno, tu jest jedno, no chyba, że tam dalej się jeszcze powtarza, o, a tutaj są dwa. Czyli w zależności od tego PESEL-u rodzica, ta relacja może być 1 do N. Czyli jeden rodzic może mieć N dzieci. Relacje w bazach danych, przypominam, mogą być albo 1 do 1, na przykład właśnie gdyby to była relacja małżeństwo w kulturze europejskiej, bo są takie kultury, gdzie może być relacja inna dla małżeństwa. Ale u nas jest tutaj 1 do 1. Czyli jednemu mężowi odpowiada jedna żona, a jednej żonie odpowiada jeden mąż. Natomiast relacja może być również 1 do N. 1 do nieskończoności, no ale nieskończoność to tutaj nie występuje, więc czasami mówimy 1 do nieskończoności, ale faktycznie chodzi o 1 do N. N dzieci, na przykład jeden rodzic może mieć N dzieci. Jeden człowiek może mieć N adresów mailowych, jeden człowiek może mieć N numerów telefonów, jeden człowiek może dokonać N wpłat do kasy na przykład. No i jeszcze jest relacja nieskończoność do nieskończoności, czyli relacja N do N, gdzie jeden na jednej na przykład osobie, o przykład z książkami, jednej osobie może być, do niej może być przywiązanych N książek. Ona mogła napisać na przykład jako autor N książek, ale na książce może być kilku autorów. Czyli jedna książka może być przypisana do kilku autorów, a nie do jednego. No ale relacji N do N chyba na poziomie maturalnym się nie stosuje. Stosuje się relację taką typową 1 do N. Jeden rodzic, N dzieci. No i podobnie jest, że jest tutaj PESEL. P i PESEL to imię nauka i podobnie jest z zatrudnieniem. Jest PESEL pracownika i to jest również relacja 1 do N. Bo jeden pracownik, tu mało jest takich przypadków, więc tak pewnie nie znajdę na szybki rzut oka, ale jeden pracownik może mieć kilka umów, może być kilka razy zatrudniony. Nawet w tej samej firmie, tak? Na przykład pracował kiedyś tam, potem pracował, miał przerwę, potem znowu pracował. Więc relacja do... A w wielu firmach to tym bardziej może być jeden pracownik, może mieć N zatrudnień. No i ta relacja tu również będzie występowała, że znowu mamy PESEL pracownika, rodzaj umowy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, no to tak. Czyli mamy jasne, mamy pracownik, mamy dziecko, gdzie jest. Dziecko ma swój własny PESEL i on no, powinien być unikalny, bo nie może mieć dwójka dzieci ten sam PESEL, ale PESEL pracownika jak najbardziej się może powtarzać, zresztą nawet na tym przykładzie tutaj się powtarza. No i mamy, co tam jeszcze z tym dzieckiem? Aha, czy dziecko się uczy? Tak, uczy się albo nie, już nie jest uczące się. To ma wpływ do jakichś tam wypłat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i tak dalej, i tak dalej. Jak dojdziemy w zadaniach, to wtedy się tym zastanowimy. Na razie wiemy, co jest. No i trzecia rzecz to jest zatrudnienie, gdzie znowu mamy PESEL pracownika, rodzaj umowy. No i tu popatrzcie, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony. No i jeszcze kwota wynagrodzenia i data. I tu jest ważne, bo to nam tu będzie istotne chyba już nawet w pierwszym zadaniu, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na inną niż na czas nieokreślony, no to jest data, do kiedy jest ta umowa. Czyli w przypadku umowy zlecenia, do kiedy ma wykonać to ma wykonywać to zlecenie. W przypadku umowy o dzieło, do kiedy ma oddać to dzieło, prawda?
W przypadku umowy o pracę na czas określony, to też na przykład na rok i potem kończy pracę. Więc to może być pole, które albo ma datę, albo nie ma daty. I faktycznie, jeżeli sobie zajrzymy do zatrudnienia, no to tutaj jest data, że do tego miał koniec tego zatrudnienia. Tutaj jest tu koniec zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj na przykład jest taki koniec zatrudnienia. A ci mają po prostu puściutko i nic tu nie ma. Nul. No i co tam jeszcze nam jest potrzebne? Już na tym zdjęciu mi się nie zmieściło. OK. No jest przykład. Przykład jest tej właśnie tabeleczki, jak ona może wyglądać. No i teraz się zaczyna już w zasadzie właściwa treść zadania, czyli jedna strona z arkusza to jest w ogóle opis struktury bazy danych, opis pól, opis plików, żebyście wszystko wiedzieli od razu, jak to ma wyglądać. I teraz jest tak, treść zadania. Firma Y wykonała wyciąg z bazy danych ze stanem zatrudnienia na 15 listopada. No chyba gdzieś tam wtedy była ta matura próbna. Czyli stan na 15 listopada został z tej bazy wyssany do tych plików, które tu widzimy. No i co? Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych, czyli tak jak mówiłem na początku tego odcinka, to może być własny program, ale no, może być Excel, ale przy trzech plikach to tu na bank chodzi o bazę danych. Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań. No i odpowiedzi zapisz w pliku wyniki 6.txt, każdą z nich poprzeć numerem odpowiedniego zadania. No to takie wprowadzenie. I teraz lecą zadania. No, jest to pierwszy odcinek, więc musiałem się troszeczkę nagadać z tej serii pierwszy. I już przechodzimy do właściwego zadanka. A zanim przejdziemy do właściwego zadanka, no to jak zwykle takie małe żebrolajki. Coś mi się źle ponaciskało, ale już do Was wróciłem. No nie, już wystarczy tych żebrolajków. I lecimy z zadaniem. Prezes firmy Y chciałby wiedzieć, jaki jest stan zatrudnienia na 10 grudnia. Podaj zestawienie liczby obowiązujących umów każdego rodzaju na wyznaczony dzień. No, z grubej rury, ponieważ mamy już każdy rodzaj umowy, czyli będzie trzeba już tu stosować grupowanie. Tak? No ale w ogóle stan zatrudnienia na 10 grudnia. Czyli co? Wystarczy nam ta ostatnia tabelka. Nie pytają o imię, nie pytają w ogóle o dzieci. Tak? Jest po prostu na dany dzień. No i teraz trzeba się zastanowić, co to znaczy, że na dany dzień. To znaczy, że umowa jeszcze trwa. Nie, że umowa kończy się tego dnia. I tu jest pierwsza pułapka, żebyśmy dobrze zrozumieli samą koncepcję zadania. Tak? Stan zatrudnienia na 10 grudnia to są ludzie, którzy są u nas zatrudnieni. A kto jest u nas zatrudniony na 10 grudnia? Ci, którym umowa kończy się później oraz ci, którzy mają umowę na czas nieokreślony. I tu można też popełnić błąd, przegapić tych, którzy mają pustą datę urodzenia. Dobra, no to odpalam Accessa. Robię sobie pustą bazę danych. OK, tą tabelę mogę zamknąć. I teraz narzędzia, dane zewnętrzne. Tutaj w zależności od wersji Accessa może być troszeczkę inaczej, albo importuj, w starszych wersjach było, albo tu jest wersja, mam nowszą, no to jest tutaj tak, że z nowe źródło z pliku tekstowego. No i teraz przeglądam sobie, mam na pulpicie. Aha, właśnie, gdybyście chcieli te pliki, zachęcam Was do tego, żeby wciskać pauzę i pracować razem ze mną. A żeby pracować razem ze mną, musicie mieć te pliki. Te pliki gdzieś tam podlinkuję pod filmem na YouTubie, ale gdybyście oglądali ten film z innego źródła, to wrzuciłem je też na mojego GitHuba,
Także tu jest, są te pliczki. Na chwilę się schowam. Są te pliczki. Nas na razie interesuje pliczek zatrudnienie. Prawda? Tutaj jest ten pliczek zapisany, który nas interesuje. I możecie sobie z niego spokojnie skorzystać. No i dobra, no to wracam do Accessa. Ja mam akurat na pulpicie. Ja mam na pulpicie zatrudnienie. Tak, i co tu mamy? Mamy tu, żeby zaimportował dane źródłowe do nowej tabeli. OK. No tutaj, że ma być ograniczony znakami, nie o stałej szerokości. Dalej. I tu jest już bardzo ważna rzecz. Musimy zaznaczyć, że pierwszy wiersz zawiera nazwy pól. Tak? Dlatego, żeby rozpoznał, że to nie są dane, tylko to jest nagłówek. Widać, że tu się to zmienia wizualnie. Więc pierwszy wiersz zawiera nazwy pól. Oddzielone są średnikiem, tu rozpoznał poprawnie. No bo gdyby było przecinkiem, to by to wyglądało w ten sposób, czy tam tabulatorem. Musimy to dopasować, czy jest średnikiem tak, jak należy. I co jest ważne, słuchajcie, teraz tak. Ta data, która tu jest, jest zapisana w formacie takim międzynarodowym. Rok, miesiąc, dzień. I teraz, jeżeli my w Accessie mamy taką datę do wczytania, a w komputerze mamy inną, a domyślnie Windows 10 niestety ma już niemiecki format daty, czyli dzień.miesiąc.rok, to tu mi Access wywali błąd. Ja mam już w moim komputerze przestawiony format daty. Także pamiętajcie, żeby format daty był przestawiony na międzynarodowy w komputerze. Da się to gdzieś zmienić jeszcze w Accessie, ale teraz niestety wam z pamięci nie powiem. Być może, że gdzieś tutaj właśnie... No, nie chcę wam teraz czasu zabierać. Jest to do poszukania. W Accessie podobno to też się da zmienić. Ja tego nie szukałem. Ja sobie ustawiam format międzynarodowy w Windows i tak z innych powodów, bo są programy, które się wysypują, jak mają ten niemiecki format. No, nagadam się dzisiaj, ale to jest ważne, bo bez tego możecie mieć zdziwko, że wyskoczył błąd podczas importu i daty się nie zaimportowały. No i już na pierwszym zadaniu leżymy. Więc tak, pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, średnik, data w komputerze tego typu, dalej. No i teraz musimy ustalać, co to jest. I tu też nam się wywali błąd, jeżeli potraktujemy to jako liczbę całkowitą długą. To jest dla niego za duża liczba, niektóre te PESEL-e, tak? Czy wszystkie nawet są za dużą liczbą. Nie możemy tego traktować PESEL-u jako liczby, bo Access tutaj, no mogę wam pokazać zresztą, jak wywali błąd. Zamknij. OK, i tutaj już jest ta tabela zatrudnienie i jak sobie do niej zajrzę, to popatrzcie, PESEL-e są puste, dlatego że w błędach importu jest błąd konwersji i lipa. Także ja to usuwam. Miałem zamknąć najpierw, dobra. Usuń. Z pliku, plik tekstowy. Więc tu jest też ważne, że muszę ten PESEL przestawić po prostu na krótki tekst. Nie długi tekst, bo długi tekst to jest tak jak na przykład treść maila, jak pismo w Wordzie. Tak, bardzo długi, Access dla niego specjalne miejsce w bazie przeznacza. My chcemy krótki tekst, czyli taki tekst... kliknąłem dobrze? Dobrze kliknąłem. No albo data i godzina. No, sorry, co ja robię, data i godzina, przecież PESEL chodzi o to. Tak, ja już krótki tekst. Motam. Dobra, czyli mamy PESEL, mamy jako krótki tekst, rodzaj umowy, no to też jako krótki tekst już rozpoznał dobrze. Kwota jako liczba całkowita i kwota tak, no bo będziemy musieli w którymś tam z zadań podawać kwoty odpowiednie, więc tu musi być liczba. No i tu to, żeby też rozpoznał jako data i godzina, no bo chcemy mieć w jakimś tam zakresie dat. No więc mamy jedno, krótki tekst, liczba całkowita, data i godzina. Dalej.
No i w zasadzie pytamy teraz, Access nas pyta, czy dołożyć własny klucz podstawowy. W przypadku zatrudnienia musi być ten klucz podstawowy własny. Nie możemy uznać, że PESEL jest kluczem podstawowym. Bo klucz podstawowy to jest coś, co się nie powtarza. Więc, tak jak mówiłem, jedna osoba może mieć kilka zatrudnień. PESEL nie może być kluczem w tej bazie. Nie ma tu czegoś, co mogłoby być kluczem takim, no, na poziomie ucznia szkoły średniej, czyli kluczem jako jedno pole. Więc pozwalamy Accessowi dołożyć kolejne numerki zatrudnień. Dalej nazywamy tabelę zatrudnienie. OK. Zakończ, zamknij. I tym razem już jest bez błędów. Jest sobie tabela z zatrudnieniami, która zawiera to po prostu wczytane w tej postaci, w której trzeba. No i teraz będziemy sobie do tej tabeli tworzyć, czyli tworzenie, projekt kwerendy, no korzystającej właśnie z tej zatrudnienie, OK, zamknij. Będziemy tworzyć kwerendę, która odpowiada o tym, jakie osoby są jakby w tej dacie odpowiednie. Czyli jeszcze ciągle trwa ich zatrudnienie. Na razie tak, potem będziemy się zastanawiać, jak to grupować. Na razie powiedzmy, że uprośćmy to zadanie. Ile osób jest zatrudnionych na chwilę obecną dzisiaj w firmie? Można by to wyklikiwać, ale wiecie, że ja nie lubię wyklikiwania w Accessie, no bo Access jako taki nie jest narzędziem, które jest używane w praktyce, nie? No to jak się nauczymy wyklikiwać, to co nam z tego? My się musimy nauczyć pisać SQL-a w języku SQL programowania, który jest potem używany już no, w wielu innych miejscach. Więc przechodzę do SQL-a od razu. Na dole, prawda, tu jest przycisk SQL. I w select gwiazdka from zatrudnienie, czyli na razie pokaż mi wszystko. Uruchom. No i widzę dokładnie to, co było w tabeli tej, która była. To teraz chciałbym, żeby mi pokazał tylko tych, których data jest późniejsza niż, jak tam było w zadaniu, na 10 grudnia. Czyli musimy wyłapać tych, których datę końcową mają większą niż, większą lub równą, bo w zasadzie 10 grudnia jeszcze pracują. Większą lub równą 10 grudnia. Czyli zadajemy pytanie from zatrudnienie where tam było data po prostu data jest większa lub równa 2020 12 10 grudnia. No i uruchamiam sobie to. Dlaczego? No tak, moi drodzy, chwila zawieszenia, taki mały zawiasik i okazało się, że faktycznie, no przecież jeżeli to jest data, to ona musi być w Accessie zapisana nie cudzysłowem, tylko zapisana krzyżykami. No niestety SQL jako język nie we wszystkich produktach jest taki sam. No ja pamiętałem tutaj normalnie cudzysłów, ale w Accessie jest data jako hashtag i hash. Więc w ten sposób data większa niż 2010 tu. No i teraz co się dzieje? No to są wszyscy, którzy są zatrudnieni i jest ich tu 91 osób, ale zupełnie nie mamy tych, których, tak jak mówiłem, łatwo przegapić, że oni są na czas nieokreślony, czyli wtedy mają datę pustą. A jeżeli mają datę pustą, no to tu musimy dać or. O, i wtedy widzimy tych, którzy są puste. I tu jest właśnie dwie rzeczy. No właśnie papułapka, że przegapimy to, jak to jest. A drugi problem jest taki, że możemy no, nie wiedzieć, jak to zapisać, albo spójnik pomylić. Więc przypominam, że spójnik OR, czyli lub, oznacza, że albo jedno jest prawdziwe, albo drugie jest prawdziwe, albo oba są prawdziwe. No tu akurat oba nie będą, bo nie może być data większa i jednocześnie nulem. Ale OR nie możemy powiedzieć tak, że ma być data większa i nie pusta, albo no, musi być lub pusta, tak?
czyli taka lub taka. No i że jeżeli pusta, no to musimy napisać ist null, czyli że jej nie ma. Tak? Jest zerowa, można powiedzieć. No i teraz widzimy ich wszystkich. No i gdyby pytanie było o to, ile ich jest, no to byśmy tutaj po prostu dali select count gwiazdka, no i byśmy sobie, że jest ich 241 osób. Ale w zadaniu pytają o to, podaj zestawienie liczby obowiązujących umów każdego rodzaju na wyznaczony dzień. Czyli musimy mieć pogrupowane to typami umów, bo może być umowa zlecenie, umowa na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o dzieło. Więc chcemy wiedzieć, że zleceń jest tyle, dzieł jest tyle, umów o pracę jest tyle, umów na czas nieokreślony jest tyle. No to teraz w takim razie musimy to grupować po tych typach umów. Czyli dochodzi już w pierwszym zadaniu grupowanie. I jak to się tam nazywa? Nazywa się rodzaj podkreślenie um. Rodzaj umowy. Rodzaj umowy się nazywa by rodzaj podkreślenie umowy. No i co? Rodzaj umowy, a wpisuję tak. Dobrze. OK. No i teraz mam te zestawienia, tylko nie wiem, czego jest ile. No to skoro nie wiem, czego jest ile, no to jeszcze tu sobie napiszę rodzaj umowy, przecinek, count, gwiazdka. No i teraz już mam zestawienie, że umów o dzieło jest 29, umów na czas nieokreślony 150, umów na pracowniczych 19, a umów na czas określony, a umów zleceń jest 43. No i to muszę po prostu zapisać. No mogę sobie tutaj jeszcze zamiast expression 1001, to już jest taka kosmetyka, mogę sobie count as liczba umów. No i mamy taką tabeleczkę. No po prostu ją wystarczy zaznaczyć, kopiuj. O, i miałem tu poprzedzić zadaniem, zadanie 6.1, zapisać do pliku wynik 6.txt. No i mamy pierwsze zadanie skończone. No, zadanie nie było jakieś mega trudne, ale parę pułapek było. Po pierwsze, trzeba to grupowanie już w pierwszym zadaniu umieć. Po drugie, trzeba się nie naciąć na te puste umowy, które są na czas nieokreślony. No, trzeba się z datą nie naciąć, tak jak ja się tutaj troszeczkę naciąłem, że zagubiłem się, czemu mi nie działa cudzysłów. Dawno z akcesem nie pracowałem. No i mamy zadanko skończone. No to tyle. Hasta luego, hasta pronto i w następnym odcinku ciąg dalszy. Cześć i pa.